Siemanko, witam was na moim kanale. Nie bez powodu dzisiaj mam telefon i nie bez powodu dałam na relacji takie coś. Tutaj dokładnie. Bo dzisiaj będziemy razem oceniać TikToki moich obserwatorów, a konta, które chciały być po prostu na odcinku, napisały swój nick. A jeśli chcecie drugą część z tego, to koniecznie zostawcie łapkę i tutaj w komentarzu napiszcie swoje nazwy z TikToka, jeśli nie było was teraz na odcinku, lub po prostu wspominałam, albo sami napisaliście. A jeśli chcecie być na bieżąco z takimi newsami odnośnie filmów, to zapraszam was tutaj na mojego Instagrama i tutaj na TikToka. A teraz bez dłuższego zastanowienia lecimy. I tak, włączam sobie nagrywanie ekranu, żeby potem było łatwiej. I zaczynamy sobie od Julki N0809. Nie obserwuję mnie w tym momencie, a mam nadzieję, że po tym filmiku się to zmieni, bo powinna obserwować mnie na innym koncie. Też mam nadzieję. Dobra, to może zacznijmy sobie od tego TikToka. No to ogólnie to mogłabyś zmienić w tym TikToku, że odkryć własną twarz, bo wtedy tak jak nie masz zakrytą twarz, to trochę ci tak jakby zasięgi uciekają, bo wtedy ludzie nie widzą twojej twarzy, ale ogólnie to spoko, zatańczone i jest wszystko gicik. Lecimy z tym TikTokiem. Tutaj znowu popełniłaś właśnie błąd tego, że zakryłaś twarz, ale ogólnie jest spoko. Tutaj jest bez muzyki, ale sobie... Ogólnie ten tańc mi się podoba, tylko mogłabyś odkryć twarz, tak w sumie, chyba że tego nie chcesz, ale ogólnie cała... Podsumowanie właśnie tych TikToków to jest dla mnie taka mocna siódemeczka. Lecimy z kolejną osobą. I jest to Toja XD2. Ma tutaj jednego TikToka i lecimy. Słyszę sztuczne przepraszam i proszę. Twoje przekleństwa są słodkie tak jak socia. Wszędzie gwiazdy no i zimne w kosmosie. Coś poczułem przez to działa ci poprawa. No to ogólnie jesteś bardzo ładna i fajny TikTok, bo masz tylko jeden, więc ocenka od razu dziewiąteczka, bo strasznie jesteś ładna i fajnie to nagrałaś. A ty jak oceniasz tą osobę? Jest super. A tamtą poprzednią? Tamtą poprzednią też jest spoko, tylko tak jak dodałaś, że z twarz trzeba odkrywać. A ten, a ogólnie ocenka? Weź tę rękę, bo tak trochę przygniatam ci. Nie wiem. Dobra. Nie wiem dawać ocen. Idziemy do Asi Bogdan 1. Obczaj mi TikToki, co on do nas dzisiaj przygotowało. Dobra, więc ogólnie Asiu, masz ode mnie siódemeczkę. 7,5. Jest bardzo dobrze. A wręcz super. Black, podłoga, flower 9. Obczajmy co to za osoba. Też mnie obserwuje, jest totalny kocur. Dobra, pyk, pyk. Masz tutaj ode mnie Black Flower 9, masz ode mnie mocną dziewiątkę, mi się bardzo, bardzo podobały te taneczne dwa i ten jeden, bo ogólnie podoba mi się to i masz ode mnie, tak jak już mówiłam wcześniej, mega, super podobało mi się. Lecimy teraz z kolejną osobą. Jeśli
I ogólnie to są moje takie szczere opinie, a nie, że na przykład ktoś mnie nie obserwuje, czy stary, to są moje szczere opinie. No i tutaj mamy kolegę teraz. Mega boss 8. Mega bosie, masz kozackie TikToki, spodobał mi się pierwszy i ogólnie trafił mi od razu w gust. Masz ode mnie 8 od ciebie. Też 8 jest. Albo jest kocur. Albo nawet 8,5, bo pośmiesznie, zaśmiałem się. Dobra, lecimy z kolejną osobą. I tutaj mamy panią Kotowską Ewą. Czemu mi się to przełączyło? Wiem. Dobra, ładuję się. Jest dobrze. Jodę. W ogóle cię obserwuję. Co zarapało w ogóle? Nie wiem w sumie, ale przełączam to, bo się co? Ale jakieś takie nadrapy? Takie nadrapy. I tak nie wiem, wchodziło w ucho nawet. No? Rzadko. A ładnie. Bo ogólnie rzadko spotykane jest to, że babski głos w rapie. Ogólnie to podsumowanie tego właśnie twoich TikToków to jest dla mnie 9. Ze względu na to, że po prostu znasz piosenkę i wiesz, o co w niej chodzi i potrafisz nawet ruszać ustami, jeśli nawet nie znasz jej do końca. W sumie trudno mi to ocenić, ale jeśli nie znasz, to bardzo dobrze ruszasz ustami, bo potrafisz chyba przesłuchać. Więc 9 za to i no, ogólnie spoko, tylko tam właśnie w jednym przesunęłam, bo już mi się nie chciało szczerze oglądać. Ale to jest tak, no, a twoja? Jest kocur, bo po prostu... Bo tak. I jeszcze ogólnie wam tak powiem, prawie już pod koniec filmiku stwierdziłam, zanim to się załaduje, w sumie już się załadował, że od dzisiejszego dnia, ja z nim, postanowiliśmy, że za każde 1000 subskrypcji na moim kanale, tak samo jak i na moim Instagramie, wpłacam 10 zł na wybrane schronisko przez was i no. Znaczy jak się większa kwota zbiera, to wtedy wpłacę, żeby co chwilę nie było. I co jeszcze ciekawego, że jeśli chcecie mi i jemu pomóc, możecie wpłacić również na Tipli z podpisem na schronisko. I dowód wpłaty będzie na Instagramie u tej pani. Nie wiem, możemy zrobić osobny odcinek o tym, żeby potem nie było, że... Czy zapraszam tylko na mój Instagram, coś tam, nie? Będzie odcinek plus Instagram o tym. No właśnie, ale to dopiero za jakiś dłuższy czas dopiero. Więc no, ale no, taka akcja chyba będzie spoko, chyba nie, w sumie możecie napisać, co o tym sądzicie, czy w ogóle mam takie coś zrobić, czy nie. Bo tak jakby, no, nie chcę też się porwać z motyką na księżyc, tylko taki cel sobie w sumie postanowiłam, że za każde 1000 tu i tu wpłacę ileś tam. 10 zł, na razie 10 zł, bo na więcej mi na razie nie stać. Ale jeśli będzie, to na pewno powiększę tę sumę kilkukrotnie, jeśli to wszystko będzie fajnie rosło. I no, i to taki styl z tych właśnie ogłoszeń. Dobra, więc to na tyle w dzisiejszym odcinku. Jeśli nie było Cię w dzisiejszym odcinku, to poczekaj do następnego. A przy okazji, możesz zrobić subskrypcję na moim kanale. Bo w sumie chciałabym tutaj zacząć sobie tak gadać, bo sobie fajnie się to gada, ale jak są zasięgi, to wiecie, to już jest motywacja. To jest motywacja, działanie. No właśnie, dobra. Więc to chyba tyle w dzisiejszym odcinku. Tutaj macie w sumie link do poprzedniego. Już taki mały wstęp do następnego. Do poprzedniego. Albo tutaj macie w karcie, nie wiem, tu albo tu. Ale chyba tu, w karcie wam się wysunie do poprzedniego filmu. Możecie sobie kliknąć i będzie super.
Dobra, więc to na tyle i dzięki za oglądanie, siema!